Słuchajcie, ja już sobie ogólnie ogarnąłem właśnie wstawienie płyty głównej do obudowy, a także nałożenie chłodzenia boksowego Intela z tym właśnie miedzianą podstawą. To jest chłodzenie boksowe od i9 10 generacji, które sobie władowałem, bo to jest bardzo mała obudowa i tu nie ma sensu wrzucenia fery piątki. I także dorzuciłem nowy dysk, który będzie na jakieś tam multimedia, bo ten komputer nie będzie służył do gier, tylko będzie służył do korzystania z normalnego z komputera, czyli multimedia, oglądanie filmów i tak dalej. No i oczywiście pamięci RAM, good RAM i RDMX Black z 3200 MHz, CL162020. Do tego każda kość po 8 GB, razem mamy 16. I tu będzie perełka na dysk, na. No, ogólnie perełka. Będzie za chwilę. I słuchajcie, moi mili. I wędruje tu akcelerator graficzny. NVIDIA. Jest to dokładny. Poczekajcie, niech ja sobie znajdę. O mój, wymordę. Właśnie, niech ja sobie wiecie, że znajdę. No zresztą, co ja mam mówić, no. Akcelerator graficzny Nvidia Tesla. Zresztą, dopiszę, jaki to jest ogólnie akcelerator, bo już mi się nie chce szukać naprawdę ludzie jego nazwy. A! Sorry, jest. Nvidia Tesla C870, akcelerator graficzny, który wygląda w ten sposób. Jest to takie bydle. A teraz go zamontuję. No, w tym celu muszę zastąpić. Powiem wam tak, chyba jestem popierdolony na starość. Wiecie, ile tu dosłownie jest? Centymetr od przedniego panelu. Akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870 wlazł dosłownie na styk. Ja pierdolę. Jak kupowałem tą obudowę, to tak się strasznie bałem. Mówię, kurwa, wejdzie czy nie wejdzie? A co zrobię, jak nie wejdzie? Młotek i jedziesz. No bo jak inaczej? Ale na szczęście wszedł bez żadnych oporów. No i tak to będzie, słuchajcie, wyglądać. Nvidia Tesla. Mamy tutaj, tak jak pokazywałem, Intel Pentium Gold 6. Szóstej generacji, coś tam, coś tam. Zresztą na filmie będziecie wiedzieć. No i jeszcze brakuje tylko zasilacza i tylnego wentylatora. To będzie tutaj będzie wsadzona Noctua z PWM 92 mm, no bo innych nie ma. Miałem zamontować dwa ogromne wentylatory na przodzie, ale widzicie to? 1 cm od ściany, więc już poszło w dupę zamontowanie jakiegokolwiek wentylatora. Dobrze, że dysk na system przynajmniej pod M2 jest. No i od razu sobie wiecie, wszystko podłączyłem, czytnik kart pamięci pod USB, wszystkie wyjścia. O, zapomniałem speakera podpiąć. Speaker. Kurwa, czy ja dosięgnę? Będzie, panie, będzie ciężko. Zaraz to zastopuję. No, już mamy speakera podłączonego. Nie ma to jak obciążki z odpowiednią końcówką. No i dobra, mamy wszystko podłączone. Komputer jest praktycznie zbudowany. Akcelerator to jest nówka sztuka, tak jak pokazywałem z demontażu z jednostki powystawowej. Więc pasty i termobadów to w ogóle nie muszę wymieniać. To jest wszystko fabryczne. A przypominam, że jeżeli pasta nie była wcześniej używana, znaczy nie była grzana, to ona zachowuje swoje właściwości.
Pewnie i tak po rozruchu akceleratoru to wezmę i tak wymienię albo nie wymienię. Jeżeli temperatury będą w dobrym stanie, to nie będę wymieniał pasty w ogóle. Ale zobaczcie, no taki mini komputer do wszystkiego z potężnym akceleratorem. Zaraz ktoś się pewnie z Was zapyta, po co ci akcelerator? No bo mamy tutaj dwurdzeniowy Intel Pentium Gold i akcelerator graficzny to tak jak drugi procesor tak naprawdę. Akcelerator nie dość, że będzie przetwarzał obraz, to jeszcze będzie wspomagał procesor. I mamy tu 16 GB RAM-u DDR4, 3200 MHz, CL16 2020, co wystarczy. Potężną sekcję zasilania jeszcze tu będzie zasilać Biqualita System Power 9 600W. No bo nie oszukujmy się, ale akcelerator będzie wpierdalał swoje. No i co ja wam mam powiedzieć? No komputer jest o wartości prawie 2000. Bo taki akcelerator to widzieliście za ile kupiłem, ale taki akcelerator wchodził po 1500 zł. Spokojnie. Więc mamy tu komputer o bagatela cenie no ponad 2000, 3000. Tak naprawdę. Sobie zrobiłem, wyszykowałem. Komputer jest praktycznie gotowy do użycia. Oczywiście ktoś tu zada pytanie, mógłbym wpierdolić to swój stary zasilacz 750W od komputera, ale nie chcę. No to jest potrzebna inna jednostka mi po prostu. Nie taki kurwa kolos. Ale zobaczcie, weszło. Dosłownie na styk. 1 cm przestrzeni wolnej pomiędzy płytką PCB a obudową komputera. Pomyślcie, że ja to zmieściłem w środku. Jestem ciekaw, do czego służy. Już wam pokażę, do czego służy to złącze. Oto, do czego to służy. No bo to wiadomo, że to jest połączenie liniowe pomiędzy jedną kartą a drugą. Ale to jest ciekawe. Jakby ktoś napisał w komentarzu, do czego służy to złącze na akceleratorze graficznym Nvidia Tesla C870, to bym był miło wdzięczny. No dobrze, trzymajcie się przyjaciele i na razie.